malowane na obrazach historyjki, takie jakby komiksy, to nie jest wynalazek Amerykanów ani Francuzów. Było to właściwie w sztukach plastycznych od zawsze. Ten mój obraz, który nosi tytuł Odcinek, też jest rodzajem komiksu, a przynajmniej historyjki obrazkowej. Namalowałem boisko, które widziałem z okna. Ponieważ mam skośny dach, to musiałem mieć niski obraz, żeby się zmieścić pod to okno. Malowałem przez 9 miesięcy ten sam motyw. I kiedy potem wyjechałem na urlop, okazało się, że boisko zostało całkowicie zmodernizowane i już nie wygląda tak jak na moim obrazie. Jest nowoczesne, tartanowe i śliczne. A to zostało jako pewnego rodzaju dokument czasu. Komiks o kałuży. Kałuża, która raz jest większa, raz mniejsza, potem wysycha, a na końcu nie ma kałuży, tylko tartan. Takie historyjki obrazkowe były bardzo popularne w średniowieczu. W szkole uczyli nas, że ludzie nie potrafili wtedy czytać, więc żeby nie czytali, to robiono im historyjki obrazkowe z rozmaitych zdarzeń związanych z Biblią. Jeden z takich obrazów zobaczyłem kiedyś w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ja już byłem dorosłym chłopem, wystawiałem nie raz swoje obrazy, też dosyć dziwne. I w pewnym momencie trafiłem na obraz nieznanego malarza, podpisany Malarz Małopolski. Obraz datowany mniej więcej na 1460 rok. Pewnie trudno go datować precyzyjniej. Być może ma jakiś związek z kościołem, w którym był wystawiany. Obraz przedstawia historyjkę obrazkową, dosyć drastyczną. Znaczy, zaczyna się wszystko niewinnie. To jest rodzaj legendy. Święty Bartłomiej wypędza jakiegoś demona czy diabła. I w związku z tym król Armenii nawraca się. Później dzieje się coś dziwnego. Nie bardzo wiem co, bo nie wgryzałem się w historyjkę o świętym Bartłomieju. I pojawiają się oprawcy, którzy tegoż świętego Bartłomieja łapią i odzierają z szat. Na razie wszystko wygląda bardzo standardowo i delikatnie. I otóż obraz na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie takiej banalnej historyjki. Zacząłem mu się przyglądać, nawet mi się nie podobał specjalnie. Takie malowanie, wprawdzie obraz już z czasu renesansu, ale samo malowanie takie dosyć średniowieczne, dosyć takie proste, niewyrafinowane w tej swojej technice malarskiej. I właśnie w tej prostocie dostrzegłem coś w gruncie rzeczy przerażającego, ponieważ zauważyłem, że malarz namalował proces, który musiał zaobserwować. On to musiał widzieć w naturze. Być może widział to, kiedy obserwował, jak się zdejmuje skórę ze ssaka. Trzeba to zrobić w taki sposób, że bardzo precyzyjnie naciąć w kilku miejscach skórę zwierzęcia i później bardzo
delikatnie zdjąć z tego właśnie zwierzątka skórę. Ponieważ my też jesteśmy ssakami, to prawdopodobnie skórę z nas zdejmuje się w podobny sposób. I to bardzo dokładnie widać na obrazie krakowskim. Skóra nieuszkodzona zupełnie, zdjęta w profesjonalny sposób, leży obok świętego Bartłomieja, natomiast on sam nadal żyje. Mistrzostwo w zdejmowaniu skóry jest przynajmniej dla mnie w tamtym czasie i teraz do tej pory jest przerażające. To znaczy byli fachowcy, którzy to potrafili zrobić tak, że człowiek cierpiał, a równocześnie żył. I proszę sobie wyobrazić, że ten obraz musiał wisieć w kościele, bo nie było innego powodu, dla którego obraz został namalowany. Jego miejsce było w kościele. Cały obraz kończy się sceną ścięcia świętego Bartłomieja przy pomocy jakiegoś rodzaju bułata czy takiego miecza, prawdopodobnie specjalnego, przeznaczonego do obcinania głów, ponieważ ma szerokie ostrze na końcu, czyli tym ciężarem jakby momentalnie, jak maczetą, obcina się głowę. Obraz jest złożony z 6 kwater, przy czym tylko 4 opowiadają o historii świętego Bartłomieja, natomiast 2 pozostałe to są głowy proroków Daniela i Jonasza. Zastanawiałem się, czy taki obraz mógłby współcześnie znaleźć miejsce w kościele, ponieważ widziałem go w Muzeum Narodowym w Krakowie, to znaczy, że on z kościoła został w którymś momencie wycofany. I teraz, czy współczesny człowiek, przyzwyczajony do rozmaitych scen mordu, przedstawianych przez kino, czy zobaczonych w internecie, a nawet na obrazach, jak na moim Marsjaszu, który nie jest nawet taki drastyczny, jak tamten obraz, który widziałem w Krakowie. Czy współczesny człowiek, który jest do tego przyzwyczajony, widzi to na co dzień, byłby w stanie znieść i zaakceptować taki obraz w kościele? Myślę, że nie. Myślę, że nigdy by się z tym nie pogodził. Jednak prawdopodobnie jeszcze bardziej oburzyliby się ludzie, gdyby na obrazie było namalowane zwierzątko, które odzieramy ze skóry, czego nie popieram i żadne ze zwierzątek w trakcie kręcenia tego filmu nie ucierpiało. A wracając do tematu, to przypomina mi się taka zabawna, anegdotyczna scena sfotografowana kiedyś przy okazji naszej wystawy w Thomas Morus Akademii w Bensberg, kiedy to otwierający ją kardynał Joachim Meissner, niemiecki odpowiednik polskiego prymasa, zapytał mnie, czy taki obraz mógłby zawisnąć w polskim kościele. Na co ja wybuchnąłem szczerym śmiechem i wtedy on rozłożył ręce i uśmiechnął się do mnie, a potem mnie przytulił. Scenę uwieczniono w paru gazetach niemieckich i w jednym
z najbardziej znaczących tygodników opinii. Myślę, że obraz z Bartłomiejem w roli głównej nie zawiśnie już nigdy w żadnym polskim kościele.